Zerknij, jakie to urocze. Uwielbiam niebieski. I dostałam niebieski tort. To przeznaczenie. A ja uwielbiam różowy, jak każda dziewczyna. Mój tort też jest różowy. Z truskawkami. Wow, jakie duże i apetyczne torciki. Ale zaraz. Co to za czarne nieporozumienie? Mam nadzieję, że przynajmniej smakuje dobrze. Dowiesz się troszkę później, bo ja już chcę jeść. Mój tort jest ozdobiony żelkami. Można się nimi pobawić, a potem je zjeść. Póki ty się bawisz, my podkradniemy ci kilka żelków. Zabierać łapy. Kto powiedział, że można dotykać mojego tortu? I moich żelków? Nie ważcie się. Dobra, nie krzycz już. Za wiele sobie pozwalacie. Sama sobie poradzę. Giną w twoich ustach jak w przepaści. Wow. Ale prędkość. Bardzo mi smakuje. Nawet nie wiecie, jak bardzo. Okej. Czas na największe oko. Co za uczta. Jak ona to robi w takim tempie? Patrzcie, mam trzecie oko. Jak prawdziwe, fajnie. No co, żelki zjedzone, czas na tort. Krem jest przepyszny. Muszę wszystko dojeść. Innej opcji nie ma. Patrzcie, co wymyśliłam. Widzisz to? Aż mi się kręci w głowie. Mnie też. Skończyłam. Mary, patrz, jaki okropny tort. Nieprawda. Mam bardzo ładny torcik. Zostały już tylko nudne resztki. Mogę się ich pozbyć. Skoro Suzy skończyła, to teraz moja kolej. Mam nadzieję, że kolor mojego ciasta nie wpłynie w żaden sposób na jego smak. Coś mi mówi, że twój tort jest obrzydliwy. Chyba żartujesz. Jest niezły. Całkiem smaczny, a jaki sycący. Tak? A dlaczego omijasz te czarne brokuły? Bo ich nie znoszę. Wystarczy mi sam tort. Że co? Trzeba zjadać wszystko, co się ma na talerzu. Suzy, nie przynudzaj. Jestem szczęśliwy. Musisz to zjeść. Nie mam zamiaru. No to ci pomogę. Patrz, co tu mam. Otwórz buzię. Zaraz cię nakarmimy. Nie chcę. Leci samolocik. No dalej, dalej. Brawo. Fu, to jest okropne. Nienawidzę brokułów. Jeszcze troszeczkę. Za mamusię, za mamusię. To jest takie niedobre. Zobacz, jak ci fajnie idzie. Brawo. Teraz moja kolej. Mam fajny pomysł. Zemszczę się na Mary za te brokuły. Dlaczego twój tort tak brzydko pachnie? Brzydko pachnie? Ale jak to? Nie może brzydko pachnąć. Co ty robisz? Pogięło cię? O rany, masz teraz całą twarz w truskawkach. I w kremie. No i co z tego? Teraz jestem tak samo apetyczna jak mój tort. Co prawda, to prawda. Może nas też w nim zanurzysz. Nie ma mowy. Wolę go zjeść sama. Kurczę, musimy uzbroić się w cierpliwość. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Wow, co to za wynalazek? Sprawdźmy, jak to działa. Wszystko jasne. To maszyna z gumami do rzucia. Ale czad. Ja też mam coś fajnego. Tylko wiele większego. Nawet nie dam rady objąć tego rękami. Póki Zak próbuje przytulić swoją maszynę, ja chcę spróbować zagrać i zdobyć trochę gum. No to zaczynam. Hurra, ale szczęście. Jeden raz zagrałam i już trafiłam w dziesiątkę. Niesamowite. Ale dlaczego maszyna dała mi tylko jedną gumę? Chcę więcej.
pyszne. Zagram jeszcze raz. Ej, co to za durna maszyna? Nie działa. Jak zdobyć gumy? Wiem. Rozbiję to młotkiem. To ma być młotek. Wygląda jak wykałaczka. Myślicie, że to zabawne? No to czas na ciężką artylerię. Co powiecie na to? A masz! Żegnaj, maszyno. Witajcie, gumy. Wszystko w porządku? Nikomu nic się nie stało? Nie bój, żaby. Już nie muszę się męczyć. Po prostu zjem wszystkie gumy. Jakie dobre. Patrzcie. Prawdziwa guma do rzucia. Ale fajna. Wow. Gumy Suzy wyglądają przepysznie. Muszę jak najszybciej wydobyć z maszyny swoje. Tylko jeszcze nie wiem, jak to zrobić. To chyba nie będzie zbyt łatwe. Nie udaje mi się. Bo źle to robisz. Trzeba działać powoli i bardzo precyzyjnie. Co się tak spieszysz? Daj ci pokażę. Powoli, powoli. Każda guma musi wpaść do tej dziurki. O tak! Zak Wszechmogący znów uratował sytuację. I dostaje za to nagrodę. W postaci wszystkich zdobytych gum. Co takiego? Poradzę sobie z nimi bez ciebie. Masz! Wow, super sposób na jedzenie gum. Bez brudzenia sobie rąk. Z maszyną też nie musiałam się męczyć. Dzięki, Zak! Tak mi dziękujesz? No okej. Mam przed sobą całą masę smakołyków. Wystarczy tylko wrzucić pieniążek do maszyny i dostanę gumy. O jacie! Wypadło tyle gum, a w środku nic nie ubyło. Starczy mi tego na długo. Dziewczyny, jak to się stało, że każda z was miała gumę, a żadna się nie domyśliła, żeby zrobić balona? Rzeczywiście. To pewnie dlatego, że nie chciałyście przegrać. Takiego balona jak ja nie zrobiłaby żadna z was. Patrzcie! O rety, on jest nawet za duży. Patrz, Zak odlatuje. Pomóż mi go przytrzymać. Zak, stój! Ojej. Pomocy! Ojej. Niezły ubaw, co? Słyszysz? Chyba nasz kosmonauta leci z powrotem na Ziemię. Wszystko pod kontrolą. Zak, ale z ciebie pajac. Lepiej załóż spodnie. A grawka? Ale po co nam to? Nie mam bladego pojęcia. Ja też nie. Chociaż myślę, że w środku tych balonów czeka na nas coś pysznego. Pozwólcie, że pierwsza to sprawdzę. Okay, here we go. Zaczynam. Wow, to przecież Skittles. Niesamowite. A jak tego dużo? Super. Chcę wciągnąć wszystkie naraz. Pychota. Super. Okej, Zak, teraz ty. Dobra, zgodnie z etykietą na balonie w środku czeka na mnie syrop czekoladowy. A najlepiej jeść go z goframi. Podstawię pod balona gofra i deser gotowy. Kurczę, dlaczego wszystko pociekło na mnie? Trochę nie wycelowałeś z tym gofrem. Trzeba było podstawić go bardziej na lewo. Bardzo śmieszne. Ale wiecie co? Mam dobrą wiadomość. Teraz będę miał odlotowe czekoladowe wąsy. Co to ma być? A może taki jak kotek? Porażka. Dajcie spokój, ale z was nudziary. Zjem sobie suchego gofra. A co ja mam zrobić? Jeśli przebiję balona, Fanta wyleje mi się prosto na głowę.
Wygodniej będzie pić ją prosto z balonika przez słomkę. Ojej, jaka orzeźwiająca. Ej, po co tu sterczycie? Wara od mojej Fanty. Co za chciwuska. Pora dać jej nauczkę. Mam pomysł. Raz, dwa, trzy! Co ty narobiłeś? Jestem cała mokra i lepka. Następnym razem się podzielisz, prawda? Średnie tempo na początek. No, nie jest źle. Szczęściara. Prawdziwą szczęściarą to ja jestem. O nie, Tabasco. Czuję, że zbliża się gorąca runda. Już mi podskoczyła temperatura. Boję się. Monika, teraz ty. Dobra, muszę się tylko przygotować. Wleję Tabasco do tych łyżek. Nie rozumiem, po co to robisz. To pomoże mi jeść powoli, bardzo powoli. Temperatura stopniowo wzrasta. Robi mi się coraz bardziej gorąco. Biedna. Ja płonę! Przyłóżmy do jej policzków zimne steki. Dzięki. Czuję się o wiele lepiej. To my ci dziękujemy. Mięso doskonale się wysmażyło. Nie zapomnij o swoim Tabasco, Kate. Mogłyście mi nie przypominać. Zaraz chyba coś się stanie. Gotowe, zrobiłam to. Pozostaje tylko nie wybuchnąć. Ups, nie udało się. Ale teraz mamy bardzo modne fryzury. Ech, będę jadła jak ślimak. A ja w końcu pokażę wam, na czym polega super prędkość. Ile słodkości. Nie spieszcie się, dziewczyny. Pomieszajmy to. Wow, wyszło świetnie. Spróbuję tego jako pierwsza. Jest pyszne. No dalej, oderwij się. Nie poddam się. Ała, wszystko spadło mi na głowę. Przynajmniej mogę dokończyć cukierki. Dobra robota. Teraz ty, Kate. Jestem gotowa, żeby to spróbować. Monika, miałaś rację, są pyszne. Może coś wymyślimy, żeby nie zasnąć. Nieco ulepszymy porcję, Kate. Ojej, jakie kwaśne. Muszę pilnie przepłukać język. No to ja w tym czasie coś przekąszę. Mierzcie czas, zjem te słodkości 10 razy szybciej niż wy. Dokąd się wybierasz, Mary? Nie mogę przecież zrezygnować w połowie. Ale chyba muszę. Cukierkowy deszcz też jest niesamowity. Tak, wyszło świetnie. Widzę, że znowu mi się poszczęściło. A mnie nie. Chiński makaron z serem. Uwielbiam to danie. Zobaczymy, jak je zjesz jedną pałeczką. To dziwne. Brakuje pałeczki?
ale i tak jestem pewna, że sobie poradzę. I tak właśnie jest. Dobrze mi idzie. Zaraz się zakrztuszę śliną. Gotowe. Twoja kolej. Świetnie, bo już jestem taka głodna. Co się stało z moimi pałeczkami? Cieszycie się przedwcześnie. I tak dam radę. Obawiam się, że sobie troszkę tu poczekamy. No dalej, nawiń się. Co za żałosne widowisko. Nawet taka porcja jest lepsza niż nic. Pyszności. Dobra, podziwiajcie profesjonalistkę. Rozprawię się z tym daniem w kilka sekund. Zaczynamy. Wow, je tak szybko, jakby miała kilka rąk. I po wszystkim. Kręci mi się w głowie. Tym razem to ja mam pecha. A ja w końcu mogę wszystko szybko zjeść. Wow, to kolorowe wstążki, ekstra. Spójrzcie, jak łatwo się rozwijają. To jest tak wygodne do jedzenia. Jestem zachwycona. Kocham to. Skończyłam, teraz wy. Z chęcią. Smak truskawkowy jest rewelacyjny. Troszkę kwaśne. Kiedy ona wreszcie skończy? Muszę to przyspieszyć. Dobra robota, Mary. Świetnie się spisałaś, Monika. Postaram się powtórzyć wasz sukces. No to zaczynam. To dopiero prędkość. Lata treningów uczyniły ze mnie prawdziwego mistrza. Przepraszam, prawie wznieciłam pożar. Hurra, nareszcie duża prędkość. A my z Mary nie mamy tyle szczęścia. Ojej, to żelki w kształcie buteleczek. Sprawdzę, jak smakują. Wow, w środku jest syrop. Przeleję go do kubka. Teraz mogę się nim w pełni delektować. To świetny pomysł. To było wspaniałe. Teraz wy. Ja też się zabawię. Również mam całkiem niezły pomysł, jak to zrobić. Zamierzam włożyć słomkę do każdej buteleczki. Wyszło świetnie. Jestem zachwycona tą rundą. Obawiam się, że nie uda mi się wam dorównać. No ale spróbuję. To chyba trochę potrwa. Można się zdrzemnąć. Kropelka i jeszcze jedna, i jeszcze jedna. Nie mam się dokąd spieszyć. Będę musiała interweniować. Dodam troszeczkę tabasco. To od razu wszystko przyspieszy. I jeszcze jedna buteleczka. Zaraz będzie prawdziwe show. Ja płonę!
Znowu mi się poszczęściło. A ja nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona. Ja też nie podzielam tej ekscytacji. Słodkie żele. Niebieski będzie mój. A mój zielony. Jestem pewna, że jest najsmaczniejszy. I mam rację, ma niesamowity smak. Szkoda, że tak szybko się skończył. Dobrze, że ja mogę rozciągnąć tę przyjemność. Jaka piękna spiralka. Dzięki, starałam się. Co za rzut. No to zaczynam. Ten żel wprowadza mnie w trans. Ej, Kate, obudź się. Dobra, pomogę ci. Nic nie pamiętam. Żel na mojej twarzy jest taki dobry. Monika, twoja kolej. Zamierzam wycisnąć ten żel do ostatniej kropli, a pomoże mi w tym zwykły spinacz do ubrań. Spójrzcie na to. Ojej, to takie słodkie. Wspaniale, chyba mi się udało. Musicie przyznać, że jestem geniuszem. Niezaprzeczalnie. Czyżby wreszcie szczęście się do mnie uśmiechnęło? Wow! I do mnie też. A do mnie nie. Wygląda na to, że wszystkie mamy jednak pecha. Nienawidzę śmierdzącego sera. Na sam widok robi mi się niedobrze. W dodatku niesamowicie suchnie. Ale i tak zamierzam spróbować. Nie jest tak źle, jak myślałam. Jakie to było trudne. Muszę natychmiast odświeżyć swój oddech. Uff, od razu lepiej. Właściwie to niezbyt. Wiem, jak mogę sprawić, by ten ser smakował lepiej. Wow! Koreczki! To jest genialne! Zgadzam się. Ale nadal smakuje ohydnie. Ale nic na to nie poradzę, muszę to wszystko zjeść. To jest najbardziej obrzydliwe danie, jakie jadłam. Ojej, aż cię zwaliło z nóg. Teraz jestem naprawdę przerażona, że muszę to zjeść. Postaram się przełamać smak sera słodkim miodem. Sprawdźmy, czy mój plan działa. Nie bardzo. Ale jestem pewna, że bez miodu byłoby jeszcze gorzej. Trzymaj się, Kate. Udało mi się. Teraz potrzebuję dużo miodu. Uff, tak jest o wiele lepiej. Zrobiłyśmy to, Mary. Czekolada jest taka pyszna. Nie, Mary, nie wkładaj palców do fontanny. Poczekajmy na słodycze. Co? Ale to kaktus. A ty co masz? To straszne. Nie bój się, Mary. Mam więcej szczęścia niż ty. To żelkowe oczy. To niesprawiedliwe. A mnie się podoba. Pachną tak aromatycznie. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Oj, zjem dwa naraz. Pyszne. Kolorowa żelkowa wstążka też jest super. A przy okazji, Mary, czy wiesz, że w żelkowych oczach jest nadzienie? Nie masz się czym chwalić. Włóż swoje żelki do fontanny i zjadaj je szybko, żeby mnie nie drażniły. No dobra. To będzie pyszne. Żelki i czekolada to moje ulubione połączenie.
Szkoda, że żelki na patyczku się skończyły. Ale mam ich więcej. Mary, spójrz. Moje patyczki z żelkami zaraz zamienią się w czekoladowe. Jakie apetyczne. Muszę to szybko zjeść, zanim ktoś mi to zabierze. Mary już na mnie krzywo patrzy. Kate ma takie szczęście do słodyczy. Mogłabym jeść wiecznie te pyszności. Jeden żelek za drugim. Przecież nie da rady się zatrzymać. Dobra, Mary, skończyłam. Bo już widzę, że ślinka ci cieknie. A ty masz czekoladę na całej twarzy. To żaden problem. Sekunda i już nie ma czekolady. Chociaż jest na mojej ręce. Dobra, chyba czas spróbować tego kaktusa. Aj, jest taki kłujący. Może jak obleję kaktusa czekoladą, to nie będzie tak źle. Będę musiała to sprawdzić. Nie, nie dam rady tego zjeść. Spróbuję jeszcze raz wykąpać go w czekoladzie. Co robisz, Mary? Udało się. Spójrz na to. Wygląda jak lody w wafelku. Spróbuję. To jest pyszne. A najważniejsze, bezpieczne. Ani jednej kłującej igły. Mary, nie zapomnij, że wszystkie zostały w środku. Uważaj. Dobra, ostrzegałam cię. Co za uczta. Oj, coś kłuje mnie w usta. To kolce kaktusa. Zabierzcie je ode mnie. Mary, ostrzegałam cię. Dobrze, że mam ze sobą pensetę. Pokaż mi swój język. Zobaczymy, czy będę mogła ci pomóc. Ostrożniej. Mogłaś być ostrożniejsza, kiedy zdecydowałaś się zjeść kaktusa. Masz rację. Już po wszystkim? Wspaniale, dzięki, Kate. Nie ma problemu. Wow, banan i słodka posypka. Wspaniale. Tym razem masz dużo więcej szczęścia niż ja. Surowa ryba? Nawet kaktus był lepszy do jedzenia, nie zazdroszczę ci. No to zaczynam. Co za apetyczny banan. Muszę go obrać. Teraz mogę zanurzyć w czekoladzie. Banan i czekolada to świetne połączenie. Wow. A teraz trzeba go obtoczyć w posypce. W ten sposób będzie jeszcze smaczniejszy. Wow, wyszło niesamowicie. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest pyszny. Teraz już zawsze będę jadła banany z czekoladą. Już się skończyły. Ale mam jeszcze posypkę. Wiem, można ją wsypać do fontanny. Dzięki temu czekolada będzie smakować jeszcze lepiej. Jak fajnie. Wygląda niesamowicie. Wow, fontanna zmieniła kolor. Wspaniale. Jaka szkoda, że muszę w tą piękną fontannę wpychać obrzydliwą rybę. Okej, trzeba to zrobić prędzej czy później. Zanurzę się w czekoladzie, rybko. Wygląda dobrze. To jednak nadal surowa ryba. Tylko w czekoladzie. Dobra, próbuję. Szczerze mówiąc, to jest po prostu okropne. Smakuje obrzydliwie. Jest mi niedobrze. Współczuję ci, Kate. Jedyną rzeczą gorszą od surowej ryby jest surowa ryba pokryta czekoladą. Biedna Kate. Ma takiego pecha. Może jakoś poprawię jej humor? Wiem. Kate, trzymaj słomkę. Co mam z nią zrobić? A, wiem. To świetny pomysł, Mary. Można pić czekoladę prosto z fontanny. Uważam, że jest niesamowicie pyszna. Zgadzam się. Tyle, że czekolada w fontannie się kończy. Wszystko wypiłyśmy, Kate. Tak, i było niesamowicie dobre. Czy to kukurydza? Naprawdę muszę polać ją czekoladą? Chuba buba. Jest dobra taka, jaka jest, a z czekoladą będzie smakowało jeszcze lepiej. Ja pierwsza. Zdecydowanie mnie się nie spieszy. Zaczynaj. Zobaczymy. Apetycznie. Wleję czekoladę prosto do pudełka.
Teraz zamknę i nim porządnie potrząsnę. Tak, żeby wstążka była cała pokryta czekoladą. Wow, wyszło świetnie. Teraz mam czekoladową gumę. Chcę spróbować. Wow, smakuje wyśmienicie. Włożę to wszystko do ust. Jest pyszne. A teraz czas na czekoladowego mega balona. Uwaga! Super, wyszło wspaniale. A to jeszcze nie wszystko, bo mam drugą gumę. Też ją włożę do fontanny. Zrobię to samo, co z pierwszą. Nalewam, potrząsam. I zjadam z ogromnym apetytem. Świetnie. Jak apetycznie to jesz, Kate. Oj, balony też wychodzą świetnie. To prawda, a jak tam twoja kukurydza? Wciąż tu jest. Nawet nie wiem, jak ją zjeść. Dobra, zanurzę ją w czekoladzie. Może okaże się pyszna. Pachnie ładnie. Spróbuję. Nie jest to kaktus, ale nie jest to też hubabuba. A może by tak to troszeczkę zmodyfikować? W torebce mam palnik. Włączymy go i podgrzejemy. Jeśli dobrze obliczyłam, powinnam otrzymać pachnący czekoladowy popcorn. Spójrz na to, Kate! Okej. Smakuje wyśmienicie! Mamy popcorn, czyli możemy oglądać śmieszne filmiki. Wow, kulinarny challenge! Fajnie, uwielbiam to! Nigdy nie wiadomo, kto na końcu wygra. Wow, ja też uwielbiam popcorn! Podczas gdy Mary jest pochłonięta filmem, ja mogę go trochę ukraść. To bolało! Nie pchaj się bez pytania! Patrz, co za emocje! Dobra, jedz swój popcorn, chciwusko! Nie sposób oprzeć się tej czekoladowej fontannie. Jakie to pyszne! Nadchodzą słodycze! Mam ciastka Oreo, super! A ty co masz? Nie mam słodyczy, tylko kwaśne cytryny! Wyobrażam sobie twoją minę po ich zjedzeniu. Nie trudno to sobie wyobrazić. Może jak zanurzę cytryny w czekoladzie, to nie będą takie kwaśne. Chociaż to wątpliwe. Ale trzeba spróbować. Muszę to zrobić szybko. Nie, nadal jest kwaśne. Dlaczego mam dziś takiego pecha? Nawet nie wiem, co ci powiedzieć, Mary. Ja nie mam żadnych problemów. To sprawia, że mi jeszcze bardziej przykro. Dobra, cytrynki, wskakujcie do fontanny. Dam wam drugą szansę. Nie, nic się nie zmieniło. Nadal kwaśne. W porządku, muszę po prostu zjeść je wszystkie jak najszybciej. Kate, takich męczarni nie możesz sobie nawet wyobrazić. Masz rację. Od samego patrzenia na ciebie robi mi się niedobrze. Ostatni kawałek. Nie, już nie mogę. Mary, nie płacz. Trzymaj serwetkę, wytrzyj buzię. I będzie lepiej. Dziękuję, Kate. Jesteś taka miła. Mary, powiedziałam, wytrzyj buzię, a nie wydmuchaj nos. Trzeba to szybko wyrzucić. Czas na moje pyszne Oreo. Sorry, Mary. Nie mam czasu na zajmowanie się twoją histerią. Czekają na mnie pyszne ciasteczka. I chcę je szybko zjeść. Ale najpierw zanurzę je w czekoladzie. Ciastka w czekoladzie. Super kombinacja. To jest pyszne. Palce lizać. Chwileczkę. Mam pomysł. Trzeba wyjąć wszystkie ciastka z paczki i odpowiednio je pokruszyć. Tu właśnie przydadzą się ciosy karate. A teraz uderzenie głową. Świetnie. Nie zatrzymam się. Kate, wszystko w porządku? Absolutnie. Wpadłam na genialny pomysł. Do torebki z pokruszonymi ciastkami można wlać czekoladę. Wbić w nią patyczek i zamrozić. Domyślasz się, co wyjdzie? Myślę, że wyjdzie coś fajnego. Dokładnie, ale trzeba troszkę poczekać. Zresztą nie spieszy mi się.
świetnie. Włożę je do zamrażarki. A teraz odmierzam czas. Super! Czas wyciągać. Myślę, że się udało. Co zamierzasz, Kate? Zobaczysz. Chwytamy za patyczek i zdejmujemy opakowanie. Jak fajnie. Spójrz, Mary. Wyszły niesamowite lody Oreo. Jakie pyszne. A jeśli zanurzę je w fontannie, to smakują jeszcze lepiej. Wow. Czekolada z czekoladą. Takie pyszne, że nie można się oderwać. Kate, chyba masz kłopoty. Wszystko w porządku? Zamarzłaś? W takim razie będziemy musieli cię rozgrzać. Okryj się kocem. Te lody są takie dobre. Dzięki, Mary. Cieszę się, że mogłam pomóc przyjaciółce. Kate tak apetycznie je. Pewnie i tak się nie podzieli. Częstuj się, Mary. W końcu mi pomogłaś. Ciekawe, co to jest? Wow, to pianki marshmallow. Ojej, to straszne. Jeszcze jak. Mam śmierdzący ser. Nie poszczęściło mi się. Mam pomysł. Pianki pomogą mi zatkać nos. Kate, pozbądź się tego sera jak najszybciej, bo się tu udusimy. Naprawdę muszę to jeść. Nie chcę. Jeśli zanurzę go w czekoladzie, to przestanie tak brzydko pachnieć? Myślę, że nic się nie zmieniło. W porządku, wezmę mały kęs. Fu, to obrzydliwe. Kto wymyślił ten okropny ser? Nadaje się tylko do karmienia myszy. Ohyda. Nie czuję się najlepiej. Fu, co za smród. Potrzebuję czegoś, co zniweluje ten obrzydliwy smak. Czekolada. Właśnie to, czego potrzebuję. Wspaniale. Oj, jestem cała brudna. Muszę znaleźć jakąś szmatkę, którą będę mogła wytrzeć twarz. Ej, Kate! To moja koszulka, nie szmatka. Mogłaś się wytrzeć o swoją. To niegrzeczne. Wyszło niezręcznie. Mary, będziesz jadła swoje marshmallow? Racja, moje pianki czekają na mnie. Biorę pierwszy patyczek i zanurzam go w czekoladzie. Wspaniałe. Jakie to jest pyszne. Chcę więcej. Muszę jeszcze raz zanurzyć pianki. Pyszne. Nie można się oderwać. Mary jest takim apetytem. Ja też chcę. Przepraszam, Kate, ale pianki są moje. Co oznacza, że sama je zjem. Jedna za drugą. Smakują bombowo. Ojej, jedna pianka została na szczycie fontanny. Zaraz się nią zajmę. Nie tak szybko. Ach tak, zbliża się walka na miecze. A zwycięzca zje ostatnią piankę. I jestem nim ja. No to próbuję. To jest naprawdę dobre. Nie szkodzi, ja zjadłam resztę. Przy okazji zostały jeszcze dwie. Pachną wspaniale. Są pyszne. Mary, miałaś je w nosie. Co z tego? Są tak samo smaczne. Pachnie jak czekolada. Trzeba się upewnić. To przecież oczywiste. Czeka nas prawdziwa uczta. Wow, jeszcze więcej smakołyków. Jakie piękne pączki. Żelkowy miś też wygląda świetnie. Lubię ser, ale nie jestem pewna, czy dobrze będzie się komponował z czekoladą. Co się dzieje? Moja fontanna zrobiła się serowa. How sweet! Tak, teraz mi się to podoba. Oj, chyba wyciągnęłam pochopne wnioski. Misiu, nie patrz na to. Let's go! Ale wiem, komu to posmakuje. To gryzonie! Boję się gryzoni!
Nie przejmujcie się krzykami, moi kochani. Częstujcie się. Już wszystko zjedliśmy. No w końcu. Teraz moja kolej. Pączki z czekoladą to najlepsze połączenie ever. Fontanna zmieniła kolor na różowy. Jaka pyszna polewa. Pokryję nią wszystkie pączki naraz. Co za pyszności, nie mogę przestać. To było niesamowite. Okay. Zostałam tylko ja. Zaczynamy, misiu. Fontanna zrobiła się niebieska. Ale ekstra. To świetny dodatek do żelków. Uwielbiam. Kontynuuję. Co za szczęście. Andy, co z tobą? Zmienił się w kosmitę. Nie rozumiem, dlaczego tak krzyczycie? Czy co, mój palec? Jak on to robi? Ale fajnie, teraz mam supermoce. Kto tu jest? A, słabo mi. Mnie też. Ale jesteście wrażliwe. Czeka na nas coś magicznego. Okay. Musimy się szybko dowiedzieć, co to jest. Here we go. To burgery. Wyglądają niesamowicie. Bingo. I love you. Yeah. Wręcz cię zakochałam. What? Jest jedno ale. Burgery w ogóle nie pasują do słodkiej polewy. Let's go. No, musimy to sprawdzić. Kate, twój burger się zmienił. Yahoo! Fantastic! Great! Zrobił się słodki. How sweet! To jest teraz ciasto burger. Jaka pyszna truskawka. Też bym z chęcią spróbował. Dobra, dobra, nie będę ryzykował. To wszystko jest dla mnie. Ale to jest słodkie. Aż brak mi słów. To był najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Mam nadzieję, że i moją porcję czeka taka cudowna przemiana. Coś poszło nie tak. Teraz to kawałek lodu. Co ja mam z tym zrobić? Nie da się go ugryźć. Mam nadzieję, że u mnie wszystko wyjdzie. Co za paskudny zapach. Tylko nie to. To ser pleśniowy. Smakuje nawet gorzej niż wygląda. Zaraz zwymiotuję. To obrzydliwe. Nie mogę na to patrzeć. No, czuję się o wiele lepiej. Co prawda ta książka będzie musiała trafić do kosza. Fontanna nadal wygląda bardzo apetycznie. Zgadzam się. Tylko nie cytryny. Nienawidzę kwaśnego. A ja znowu mam żelki. Sorry, ale to moje lody wyglądają najlepiej. Może słodka polewa zniweluje ten kwaśny smak cytryn.
Co to jest? Muszę spróbować. Okej. Smakuje jak duży cukierek. Oh my God! Chyba chciałaś powiedzieć kwaśny cukierek. Jestem pewien, że żelkowe oczy będą słodkie. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Ale gdzie się one podziały? A, tu są. Te oczy mnie obserwują. Wydaje ci się. Wygląda apetycznie. Nie wydaje mi się. Wow! Hej! Okej. Moje lody to dopiero będą pyszne. Muszę dodać do nich polewę. Kate, a co tam jest? A ja położę to tutaj. Co to za oko? Boję się! No proszę, teraz wyglądam jak jednorożec. To jest pyszne. Nie miałam co do tego wątpliwości. I'm waiting. Jestem gotowy. Jaki wielki arbuz. Lepsze to niż surowa ryba. Ale super, znowu miałam farta. Co za pyszny krem. Od czego mam zacząć? Wypróbuję ciosy karate. Ten arbuz jest żółty. Nietypowe. No cóż, spróbuję. Smakuje mi. Będę jadła dalej. I jeszcze jedna łyżeczka. Ale to dużo pestek. Muszę się ich pozbyć. Emma, co ty robisz? Nic takiego. Po prostu będziesz moim celem przez jakiś czas. Precyzyjne uderzenie. Zlitujcie się nade mną. Przecież to ja będę musiał zjeść tę śmierdzącą rybę. Nie, nie jestem gotowy. Co to jest? Dobra, dobra, spróbuję. Patrzcie. To jest paskudne. Ohyda. Już nie tknę tego. A ja z przyjemnością zjem cały tort. Zacznę od kremu. A teraz spróbuję to wszystko razem. Kate, skoro tak ci się podoba, to możesz się cała w nim zanurzyć. Co ty zrobiłeś? To był żart. No bardzo zabawne. Naprawdę. Wydaje mi się, że mam najmniejszą porcję. Ale w przypadku papryczki to dobrze. Jest taka mała, a ja z jakiegoś powodu wciąż się boję. To straszne. Jakie to jest ostre! Dobrze, że woda była w pobliżu. Moje przeczucie mówi mi, że moja porcja będzie jeszcze większa. Plusem jest to, że papryczka pasuje do mojego swetra. Znalazłam też sposób na zneutralizowanie jej ostrości. Potrzebuję miodu, dużo miodu. Hmm.
Kurczę, dlaczego ja na to nie wpadłam? Pierwsze wrażenia są wspaniałe, ale teraz zrobiło się ostro. Nie martw się, jest jeszcze woda. Dziękuję, Jess, ugasiłaś ten pożar. Tylko ja zostałam. Jaka duża, nie spodziewałam się tego. Nie chcę jej jeść. Nie masz wyboru. Dobra, mam nadzieję, że nie spłonę doszczętnie. Chociaż nie jestem tego taka pewna. O nie, nie ma już wody. Dobrze, że jest gaśnica. Nigdy wcześniej się tak nie cieszyłam z zimnej piany. Dziękuję wam, dziewczyny. Tym razem ja chcę być pierwsza. To KitKat? No nieźle. Ale dlaczego taki mały? Muszę użyć lupy, żeby go w ogóle zobaczyć. Dobra, zjem co mam. Smacznie i smutno. Kiepskie połączenie. Ja jestem pewna, że czeka na mnie większy KitKat. Wow, jest ich nawet kilka. Betty, trzeba się dzielić. Nie ma mowy, ty już zjadłaś swojego. To jest tak dobre, że jeden batonik to za mało. Widzę, że jesteś tak pochłonięta jedzeniem, że na pewno nie zauważysz, jak dorwę się do twoich smakołyków. Emma, wszystko widziałam. Ale nie masz żadnego dowodu. Było warto. Nie rozumiem. Gdzie się podziały moje batoniki? Trzeba być bardziej ostrożną. Przepraszam, Betty, nie mogłam jej powstrzymać. A ja nic nie dostałam? To nie może być prawda. O, tu jest mój KitKat. Wow, jaki duży. Wiedziałam, że szczęście mnie nie opuści. Będę potrzebowała prawdziwej piły łańcuchowej, żeby podzielić ten batonik. Udało mi się. Wreszcie mogę go spróbować. Obie połówki są tak dobre. Szkoda, że tak szybko się skończyły. Przydałaby ci się dieta, Jess. Chyba znowu jestem pierwsza. Hot dog. Umieram z głodu. Mam nadzieję, że nie ma w tym żadnego haczyka. Jest pyszny, ale czegoś tu brakuje. Keczupu. Spróbuję jeszcze raz. No, jest o wiele lepiej. To świetny pomysł. Ja też chciałabym dostać hot doga. Jaki duży! Podoba mi się to. Wygląda naprawdę smacznie. Emma miała rację, jest pyszny. Ale też chcę dodać keczupu. O nie, wycisnęłam go sobie prosto w twarz. Musisz bardziej uważać. Postaram się nie powtarzać twoich błędów, Jess. Ojej, jaki wielki hot dog. To spełnienie marzeń. Wow. Aż serce mi się kroi z zazdrości. Mówicie, że jest lepszy z keczupem? No to dodam go więcej. A dla wygody przekroję na pół. Co za wspaniały smak. Palce lizać.
muszę przerwać tę idyllę. Dodam trochę tabasco do hot doga Betty. Niezły pomysł, Jess. Zobaczmy, co Betty teraz powie. Cóż za niezwykły smak. Chociaż... chcesz trochę, Jess? Dobra, spróbuję. Jakie to ostre! Nie trzeba było dodawać do tego tabasco. No w końcu ja zaczynam. Wygląda to trochę przerażająco. Myślę, że to oko mogłoby zastąpić piłeczkę ping-pongową. A także mogłoby zostać zjedzone. Zabawne i pyszne. Teraz ja. Wow, kilka żelkowych oczu naraz. Wszystkie są takie pyszne. Jess psuje mi apetyt. Przepraszam, Emma, poniosło mnie. Co się dzieje? Oczy pojawiły się na twoich dłoniach. Dzięki Bogu, że to zniknęło. Nie chciałabym, żeby to mi się przytrafiło. Ojej, jakie wielkie oko! Jest takie ciężkie! Emma, przestań nas straszyć! Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. O nie, moje zęby w nim utknęły. Pomogę ci. Aj, zaraz spadnę. Uderzyłam się. Tak, wyszło niefortunnie. Znowu zaczynam, hurra! Brokuły? Ale klapa. Nie chcę tego jeść. Za co mnie spotyka taka kara? Wyobrażam sobie, jakie to musi być obrzydliwe. Czy naprawdę będę musiała przechodzić przez to samo? O nie, jest jeszcze gorzej. Musi być przecież jakieś wyjście z tej sytuacji. Wiem. Jaki piękny bukiet. Hej, Betty, to dla ciebie. Jak miło, dziękuję. Ale tu są brokuły. Prezentów się nie zwraca, to niekulturalne. Boję się nawet myśleć, co mnie czeka. Nie sądziłam, że brokuł może być tak duży. Życzcie mi powodzenia. Na pewno będziesz go potrzebować. Słuchajcie, to nie jest takie złe. Zaczyna mi nawet smakować. Jess, myślę, że sama zaczynasz zmieniać się w brokuła. Nasza przyjaciółka jest teraz brokułem. To przezabawne. Chcę coś pysznego. Czekoladowe cukierki wystarczą. Mają idealny kształt. Wow! Nieźle, cieszę się razem z tobą. Dzięki, Emma. Teraz ja. Wow, to wygląda jak czekoladowe koraliki. Ja też je chcę. Nawet o tym nie myśl, Jess. To moje cukierki. Są tak dobre, że nie możesz przestać, dopóki nie zjesz ich wszystkich. Teraz ty, Emma. Pusto? Jak to możliwe? Naprawdę nic tu nie ma? Emma, spójrz do góry. Wow, to całe wiaderko cukierków. To prezent prosto z nieba. Zawsze marzyłam o tym, żeby urządzić deszcz cukierków. To się nazywa szczęście. Teraz ja zaczynam.
kwaśna limonka. Mogłam nie podnosić tego klosza. No. Odkroję sobie kawałek. To łatwiejsze niż zjedzenie jej w całości. Jakie to kwaśne! Oj, nie mogę na to patrzeć. Myślę, że Jess miała jeszcze szczęście. Ja mam 3 limonki naraz. Chyba wiem, co robić. Dajmy tu czadu. Nie wiem, co jej odbiło. Jestem nieustraszona. Niczego się nie boję. A te limonki są całkiem niezłe. Bardzo soczyste. Wow, udało mi się. Ekstra, nigdy nie widziałam cię w takim stanie. Zostałam tylko ja. Tymi limonkami można by nakarmić całą masę ludzi. Ale będziesz musiała zjeść je sama. I już wiem, jak to zrobię. Patrzcie i uczcie się. Właśnie teraz na waszych oczach przygotuję orzeźwiający koktajl. Kluczem jest dodanie odpowiedniej ilości cukru. Włączamy blender na pełną moc i czekamy. To wszystko. Można próbować. No, wygląda pięknie. Dodajemy jeszcze kostki lodu i ładną słomkę. A, tak, prawie zapomniałam. Jeszcze mój ulubiony kapelusz. Wyglądasz, jakbyś była na wakacjach w jakimś kurorcie. Świetnie. Pizza. Podoba mi się taki początek. Dostałaś marne okruchy. A ja mam całą górę. Nie chwal się tak, Zak. Lepiej spójrz tutaj. Teraz naprawdę przebudził się we mnie zwierzęcy apetyt. Zak, daj mi nóż. Nie, on jest mój. No dobra, i tak sobie poradzę. Rolada z pizzy. Widzieliście kiedyś coś takiego? Jakie to jest pyszne. I po wszystkim dałam radę. Teraz ja. W moim przypadku nie obejdzie się bez noża. Który jest niestety całkiem tępy. Dobrze, że wziąłem ze sobą piłę. Przerażasz mnie. Spokojnie. Ja tylko pokroiłem pizzę. O boskie dzieło włoskich mistrzów. Nie masz sobie równych. Zaraz to sprawdzimy. Nie potrzebuję noża. Zjem to tak po prostu. To jest naprawdę dobre. Mieliście rację. Najadłam się do syta. Z takim brzuchem nie zmieścisz się w żadnych drzwiach. Jedno ciasteczko? Jakoś mało. To jest lepsze niż nie wiadomo co. Masz rację. Zjem chociaż tyle. Jest pyszne. Uwielbiam Oreo. Więc na pewno smakowałoby ci moje kolorowe, wielowarstwowe ciasteczko. Myślę, że brakuje mleka. To jest takie słodkie, że trzeba popić. Idealne połączenie smaków. Czas się dowiedzieć, co kryje się w tym małym pudełeczku. Nic nie słychać. Zaraz sprawdzimy. Wow, ale ogromne ciastko. Jak ono się tu zmieściło? Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Muszę spróbować wszystkie naraz. Bardzo mi smakowało. Było wyśmienite. Nie rozumiem, dlaczego wy macie gumy do rzucia, a ja nie?
No, ja też mam jakoś bardzo mało. Wybaczcie, ale tym razem szczęście dopisało właśnie mnie. To na pewno. W porządku, zjem jedną gumę. Ja tak szybko nie dam rady. Och, jakie to jest pyszne. Chcę więcej. Czas na balony. Ale super wyszło. Poleciał. A co ja mam zrobić? Może guma do rzucia gdzieś się schowała? O, tu jest! W końcu mi się poszczęściło. To dopiero zdobycz. Muszę tego natychmiast spróbować. Wow, jaka prędkość. Gotowe zobaczyć ogromny balon? Myślę, że już wystarczy. Jestem gotowa, żeby ci w tym pomóc. No i proszę, teraz jestem cały w gumie. Każdy dostał po jednym hot dogu. To dziwne. Czy to musztarda? Zaraz się dowiemy. Jestem gotowa, żeby spróbować jako pierwsza. Życzcie mi powodzenia. Jest pyszny, tylko trochę suchy. Ale z wodą będzie w sam raz. Teraz wy. Nie mam nic przeciwko, ale dodam sos. Skoro nie jest taki ostry, to dodam go więcej. Mam nadzieję, że nie przesadziłam. O nie! Chyba popełniłam błąd. Od razu lepiej. Twoja kolej, Zak. Przyznaję, że trochę mnie nastraszyłyście, ale nie ma już odwrotu. Trzeba dodać jak najwięcej sosu. Mam nadzieję, że nie spłonę. Pomocy! Trzymaj się, mam gaśnicę. Emma, dziękuję ci. Uratowałaś mi życie. Polecam się na przyszłość. To wygląda jak żelkowe oko. Tak, to właśnie ono. Spójrzcie tylko, ile ich jest. Jak myślicie? Pasują mi czerwone oczy? Są idealne. A co gdybym była piratem? Prawdopodobnie wyglądałabym właśnie tak. Jestem Emma, piratka czerwone oko. Te wygłupy zaostrzyły mój apetyt. I po wszystkim, misja zakończona. Nie potrzebuję już opaski na oczy. Nadszedł czas, żebym i ja się pokrzepił. Jesteś taki zwinny, Zak. Zręczność i szybkość reakcji to moje mocne strony. A na koniec specjalna sztuczka. Udało mi się. Złapałem dwa naraz. Nie jestem pewna, czy uda mi się to powtórzyć, ale mam inny plan. Chętnie pomogę ci go zrealizować. Otwórz szeroko buzię i łap żelki. Zak, nie trafiasz do mojej buzi. Co z twoją zręcznością? Przykro mi to mówić, ale coś poszło nie tak. Te pankejki są takie słodkie. I są tak fajnie przypieczone. Szkoda, że ich nie skosztuję. Nie smuć się. Możesz patrzeć, jak my jemy. Zacznijmy. Bita śmietana doskonale dopełnia pankejki. Z pewnością tak jest, ale mam jeszcze lepszy dodatek. Sos czekoladowy. Okay. To świetny pomysł. Poleję nim twoje pankejki.
Nie myliłam się. To smakuje wspaniale. W takim razie może spodobać się też inny sos, na przykład tabasco. Gdzie jest mój ostatni pancake? Chętnie go zjem. Ale to jest ostre! Zaraz spłonę! Co to? Wygląda na to, że szczęście się do mnie w końcu uśmiechnęło. Zak, daj mi trochę bitej śmietany. Proszę, częstuj się. Z przyjemnością. Zak, potrzebuję jeszcze więcej bitej śmietany. Myślę, że wykorzystujesz moje dobre serce. Czas dać ci małą nauczkę. Ciekawe, co powiesz o piance do golenia? Dziękuję, Zak. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Fu, to jest obrzydliwe. Przykro mi, że ci nie smakuje. Tik-tak. No, nieźle. Zgadzam się. A jeszcze lepiej, kiedy jest ich więcej. Spróbujmy. Szkoda, że mam tylko jedną drażetkę. Jest smaczne, ale to zdecydowanie za mało. Dobrze, że ja mam ich więcej. Wow, tu jest kilka smaków. Spróbuję wszystkie naraz. Dobry pomysł. Ja też nie zamierzam się bawić. Przesuńcie się, potrzebuję dużo miejsca. Jakie jaskrawe kolory. To wygląda naprawdę ładnie. Wysyp jeszcze trochę, Jess. No dalej. Czas spróbować. Zobaczcie, co ja potrafię. Ostatnia drażetka. I po wszystkim. Wow, jesteś jak odkurzacz. To niesamowite. Teraz mam super świeży oddech.